Hejo, z tej strony Chevrix, a to jest ponownie Hearts of Iron 4 z nowym DLC No Step Back. Tak, a więc DLC jest bardzo mocno skupione na ZSRR, dlatego my dzisiaj nie będziemy nim grać. Zagramy sobie Polską. Polska ma bardzo ciekawe drzewko tutaj i wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł, aby nią zagrać. Dobra, ja już w kraju wszystko ogarnąłem. Także tak, powiem wam teraz, jaki mam plan na grę. Ogólnie to myślę, że pójdziemy sobie drzewkiem monarchistycznym i pójdziemy sobie tak. Pretendenci do tronu Rzeczpospolitej, odnowienie Sejmu i pójdziemy sobie ponownie w Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Mamy tutaj zajmij inflanty, czyli będziemy mieli na Łotwę i na Estonię. Plus koleje Obojga Narodów, to tutaj mamy gospodarkę. Przejęcie Prus Wschodnich, to jest bardzo ciekawe, i większa Rzeczpospolita. Także może być ciekawie, mi się wydaje. W międzyczasie, no oczywiście, będziemy też robić gospodarkę, no bo Polska nie jest w najlepszym stanie od 36, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak, tutaj mam pytanie do was. Czy wolicie dłuższe serie po tam, dajmy na to, nie wiem, 5-7 odcinków, czy takie, w których mało wycinam, jest więcej pokazywane, co robię, czy takie krótsze, po 2 odcinki, czasem nawet po 1, w których dużo wycinam, ale są krótsze i przyjemniej się to ogląda. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. O, i mamy oto Fryderyka. Mamy Fryderyka wybrać, prawda? No tak, niech żyje król. Świetnie. Żeby to zrobić, to musimy mieć odnowienie Sejmu, okej. Właśnie, jako że gramy na No Step Backu, to jak widzicie, badania czołgów się zmieniły i teraz badamy tylko podwozia, silniki i pancerze, a czołgi budujemy sami, plus zmieniła się też mapa zaopatrzenia. Mamy teraz linie kolejowe, które są bardzo ważne podczas wojny, bo dzięki nim po prostu nasze armie zdobywają zaopatrzenie, przez co lepiej walczą, więc o punkty zaopatrzenia i o linie trzeba walczyć. Plus zmieniło nam się jeszcze, jeżeli chodzi o doktryny. Teraz nie badamy ich, tylko kupujemy, gdy uzbieramy wystarczającą ilość doświadczenia armii, wojsk powietrznych albo morskich. I korpusy oficerskie również się zmieniły. Gdzie teraz? Znowu Lwów. Tak jest! Reformę rolną muszę zrobić, tak? Gdzie jest reforma rolna? Tutaj. Nie mamy desantów wybadanych. Na razie ich badał nie będę. I w ogóle plan mam taki, żeby Niemcom Gdańsk oddać. Bo jednak myślę, że nie wyrobimy się do wojny, żeby być na tyle mocni, aby ich zatrzymać. Dlatego ten Gdańsk im oddam. I po prostu wbijemy się w nich jak już. Dobrze, reforma czy po strajkach? Po strajkach, świetnie. To teraz lecimy z odzyskaniem Gdańska. Jak karabiny? Dobrze, już zakończył się nadrawiec z tego, co widzę. Dobrze.
Proszę, niech im się uda. To musi być co? To zróbmy na razie... weźmy dodatkowy research slot. My im oddaliśmy Wilno. Dobrze. No i oni są teraz naszym... O, Zaolzie, no tak. Dobra, i teraz oni są naszą unią, prawda? Tak, unia personalna. Świetnie! Mamy Rzeczpospolitą obojga narodów. A zatem co dalej? Zajmijmy się tym. Dostaliśmy sporo dywizji. 11 aż. Ale będzie ich trzeba zamienić wszystkich na naszą kawalerię, na naszą piechotę. Na 6 dywizji już możemy. Świetnie. O, możemy nawet więcej. Świetnie, mamy wszystkich. Dobrze, cel się zrobił. Będziemy atakować Łotwę. Nie będzie z tym większego problemu raczej. O, samolotów tu nie wysłałem, ale widzę, chłopaki sobie dobrze radzą i bez nich. Ajajaj, Włochy już do osi dołączyły. Dobra, wyślijmy tutaj te samoloty, bo widzę, że chłopaki sobie nie radzą jednak. Czekajcie, musimy tutaj wziąć. Dobrze, ryga zajęta, no i pięknie. No i wspaniale. Tak, wiem, że ta granica jest dziwna, ale jak później wyruszymy na Sowieta, to się, że tak powiem, znormalizuje. Wy polećcie tu, a wy pójdźcie na granicę z nimi. Co? O. Dobra, to nie miało tak wyglądać. Ale właśnie, pokażę wam teraz, jak tu się robi czołgi, bo już mamy wystarczająco doświadczenia. Także tak jak mówiłem, wchodzimy w produkcję, bierzemy buduj pojazdy pancerne, bierzemy nasze podwozie i klikamy tu, stwórz wariant. No i teraz tak, tu mamy wszystko. Wszystko tu możecie sobie zmieniać. Jeżeli chodzi o wieżę, to my weźmiemy wieżę... trzyosobową, żeby czołg był dobry, to musicie patrzeć na niezawodność. Im wyżej, no tym czołg będzie lepiej walczył, mniej się psuł i tak dalej. Broń średnia... może broń lekką jednak weźmy. Chociaż... Nie, dobra, weźmy tę średnią armatę. Teraz tak, radio.
to, co zwiększa niezawodność, to jest przede wszystkim silnik diesla. On bardzo niezawodność zwiększa. Silnik diesla dlatego, że jest napędzany ropą, a ropa nie jest tak palna jak benzyna, przez co przy trafieniu jest większa szansa na przeżycie. Pancerz odlewany, no... Drogi jest, ale go weźmy. I teraz tak, jeszcze zawieszenie Christiego też zwiększa, ale tutaj widzę ten wałek skrętny możemy wziąć. Co tu jeszcze? Moduły specjalne, mokre komory amunicyjne, one też zwiększają niezawodność. Wieży pomocniczej nie polecam szczerze brać, bo ona w sumie nie zwiększa aż tak bardzo tych statystyk, a nawet je czasem pomniejsza. Więc to, co możecie dać, no to w sumie ten karabin maszynowy i to by było na tyle. Tutaj sobie ikonkę wybieracie, jak chcecie, żeby to wyglądało. No i weźmy sobie tego. Ten model 3D. No i trzeba nasz czołg jakoś nazwać. No to nazwijmy go. Który mamy rok? 39. A39 Piłsudski. Chociaż nie, Piłsudski to bardziej na czołg ciężki, bo potężny. No to weźmy, nie wiem, Sikorski. Dlaczego? A, jeszcze oczywiście silnik i pancerz. A dlaczego nie? Broń średnia. Lekka nie... Aha, dobra. No to nie, to bierzemy broń lekką w takim razie. Działka automatyczne. Weźmy działka automatyczne. Jeszcze musimy, możecie zwiększyć pracę silnika, no i pancerz. My weźmy tak. Mamy 99,9% niezawodności, także jak coś się stanie, to nie nasza wina, bo ten 0,1% cały czas był uwzględniony w umowie. No i dobra, i mamy. I taki czołg możecie sobie już wrzucić do produkcji. Gdańsk albo wojna, no... No zgódźmy się, no. Musimy... Mamy i tak więcej portów. A aktualnie musimy zająć się Związkiem Radzieckim. Pora ocieplić nasze stosunki z państwami osi. Myślę, że to będzie dobre. Zajmiemy się ZSRR, a później wbijemy nóż w plecy Niemcom. Także do wojny z aliantami pod żadnym pozorem nie będziemy dołączać. Oj, 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 tak od razu? Teraz tak. Ojcze alianci, ojcze alianci, ojcze alianci. Jeżeli dołączę do aliantów, to zaatakują mnie Niemcy. A jeśli chciałbym do Niemców dołączyć? O no tak, muszę być faszystowski, żeby do osi dołączyć. Ale nie myślcie sobie, że do wojny z Niemcami dołączę. Oj, nie, nie. Nie! Nie weźmiecie mnie do wojny. Ajajajajajajaj. No nie najlepiej wygląda ten front, ale może spróbujmy się gdzieś przebić. Tu nas atakują, to spróbujmy ich tu zaatakować. Oni nas cisną tu.
Spróbujmy to tak zrobić. Dobra, nie, tu widzę, że już przegrywamy. Zamierzam cel! Dowódco, wycofują się! Ale tu się przebiliśmy. W okolicach Mińska, dobrze. Gotów, dowódco! Świetnie, zajęliśmy Mińsk. Oho, nie! Ojej, tu nas wypchali za mocno. Dobra, nie, wiecie co? Wy uciekajcie z tego frontu i pójdźcie bardziej tu. Bo jak nas tutaj zamkną, to nie będzie szans. A my spróbujmy się skupić jeszcze na tym południu. Oj, nie, nie, ty tu nie wejdziesz. Gotów do wymaszerowania. Okej, tu jest dobrze. Dobrze, wychodzą stąd. Gotów, dowódco. A, już wiem, czemu wychodzą. O! Co jest? Nie dość, że atakują Finlandię, to jeszcze ruszyli na mojej granicy po całości? W sumie mają dużo jednostek, ale... Dobra, w większości miejsc wygrywamy. Można nawet się postarać odbić te bunkry. No i gdzie tylko będzie okazja, to spróbujemy się przebić. Poważnie! Drugi desant! Oni nie mogą się tu dostać. To jest teraz najważniejszy punkt tej wojny. No i... To jest ta armia?! Sprzęt mamy, nie mamy ludzi. Powolutku, bez pośpiechu, wojnę tę wygram. Wycofujemy się! Jezu, nie musisz tak wrzeszczeć, chłopie. Dobra, tutaj nie mają zaopatrzenia, to trzeba ich wyrzucić z suwałek. Oj. Tutaj. Ojej. Tu jest problem. I tu też jest problem. Mamy teraz łącznie 63 dywizje. Sowieci mogą mieć... niezadowalająco dużo. Co? Co? O-o-o. Dobrze. Ta prowincja zajęta. Spróbujmy teraz odbić Kowno. Jak to? Oj. Tutaj mają bardzo mało dywizji, do tego większość ze słabym zaopatrzeniem. Większość głównych sił przerzucili teraz, widzę, na południe. I próbują się tu przebić. Czemu tu nikogo nie ma? Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Gotów do wymaszerowania! Biegiem! Baczność!
No i Kowno straciliśmy znowu. Ale to się uda... Nie, uda się zająć. Udało się, dobrze. Gotów, dowódco! Ujdzie te czołgi tu ogarnąć. Ajajaj. Teraz źle zaczęło iść na północy. Besara w ich nie umiem mówić. Wysyłamy ich dalej. Kolejna luka. Gotów, dowódco. Odmaszerować. Ruszać się. Dokładnie, ruszać się. Dobra, słuchajcie, w tym momencie będziemy ten odcinek kończyć. Mam ponad 2 godziny materiału do zmontowania, więc mam nadzieję, że odcinek będzie wam się podobał. No i standardowo, jeżeli jesteście nowi, to zostawcie subskrypcję, jeżeli wam się podobało. Jeśli nie, to nie tam. Ale byłoby mi milej, gdybyście jednak zostali. No i co, i widzimy się w następnych odcinkach. I szczerze, nie spodziewałem się, że tak dobrze mi pójdzie polską. Cześć!